Do niedawna Mszczonów, położony zaledwie 40 km od Warszawy, cieszył się wizerunkiem malowniczego regionu z przepiękną przyrodą oraz atrakcjami turystycznymi takimi jak termy, największy park wodny czy najgłębszy basen w Polsce. Dziś jednak mieszkańcy Mszczonowa oraz sąsiednich gmin boją się, że to się zmieni. Jak mówią, mamy tu uzdrowisko, a będziemy mieli śmieciowisko. Boimy się o własne rodziny, no bo to będzie zagrażało naszemu życiu po prostu. Mówią tak dlatego, bo ma tu powstać aż 9 zakładów utylizujących odpady różnego typu. Od budowlanych po spożywcze. Zaczyna się od 5 inwestycji, może się skończyć na kilkunastu i wtedy będziemy największym zagłębiem śmieciowym w Polsce. Część mieszkańców Mszczonowa i okolic powołało stowarzyszenie Stop Zagłębie Śmieciowe po to, żeby walczyć z tymi planami. Dziesiątki, jak nie setki tysięcy ton odpadów rocznie, które będą nie dość, że będą tam składowane, przerabiane, to jeszcze to wszystko się przetoczy na kołach po naszych drogach. Stop Zagłębie Śmieciowe! Gdzie jest Hamisz? Gdzie są Robi? Konflikt narasta, bo burmistrz Mszczonowa twierdzi, że protestujący nie mają pojęcia, o czym mówią, a także, że będzie to całkowicie bezpieczna i nieuciążliwa dla mieszkańców i przyrody działalność. Jestem w stanie zapewnić mieszkańców, że żadnej działalności uciążliwej, jakiejkolwiek, dla kogokolwiek nie będzie. Ja jestem mszczonowianką, urodzoną tutaj i mieszkającą właściwie tutaj przez całe swoje życie. Jestem nauczycielką, uczę języka niemieckiego, jestem też pedagogiem szkolnym i pracuję tutaj na terenie gminy w zespole szkół we Mszczonowie. Okolica jest bardzo fajna, tu jest bardzo wiele miejsc takich, w których ja na przykład biegam, mogę biegać i uprawiać sport. Wszystkie ścieżki są mi tutaj dosyć dobrze znane i to jest moim zdaniem taka dobra okolica, piękna okolica. 2 lata temu pani Barbara wraz z innymi mieszkańcami dowiedziała się, że aż 9 firm uzyskało pozwolenie na budowę zakładów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, w tym niebezpiecznych. Pani Barbara mieszka na osiedlu położonym niedaleko od planowanych inwestycji i jest oburzona tym, że jak mówi, nikt z Rady Miasta nie informował mieszkańców o tych planach. To jest takie trochę smutne, więc że ci ludzie nie informowali mieszkańców, swoich wyborców przecież, prawda, że coś takiego ma tutaj powstać, bo być może wtedy wnikliwie śledzilibyśmy na przykład BIP tutaj gminy Mszczonów i obserwowali, jak tam te inwestycje wszystkie się rozwijają. Dla mnie to jest takie typowe małe miasteczko, w którym żyje się naprawdę bardzo fajnie, bardzo spokojnie. Pani Magdalena, która mieszka w centrum Mszczonowa, również nie ukrywa swojego oburzenia i strachu. Był dla mnie to olbrzymi szok, bo nie wyobrażałam sobie sytuacji takiej, że w mieście, w którym żyję od urodzenia, które jest dla mnie po prostu tak, to jest mój dom rodzinny, ja nie wyobrażam sobie się stąd wyprowadzić, sprzedać, zapomnieć o tym, a nie wyobrażam sobie jednocześnie żyć po prostu w smrodzie i w zagrożeniu bioekologicznym. Ten strach niektórych mieszkańców Mszczonowa i okolic sprawił, że powołali stowarzyszenie mające na celu wstrzymanie budowy tych zakładów. Bądźcie z nami, jak nie chcecie żyć pod śmietnikami! Przez ostatni czas protestowali i organizowali spotkania z władzami oraz przedsiębiorcami. Planując u nas zagłębie śmieciowe, chce pan mieszkańcom zafundować wieczny smród i odór nie z naszych odpadów, ale z odpadów przywożonych tu codziennie z Polski ciężarówkami. Stowarzyszenie zaczęło prawnie walczyć o wstrzymanie, jak mówią, inwestycji śmieciowych. Do dziś udało im się wstrzymać wydanie decyzji środowiskowej dla jednej z firm, ale 2 inne przedsiębiorstwa już działają, a reszta dalej prowadzi prace przygotowawcze. Nie czujecie się stroną, która jest brana pod uwagę przy planowaniu tego, co tutaj powstanie? Nie, zostaliśmy w ogóle pominięci tak naprawdę w tych wszystkich planach. Co ciekawe, jak ja się dowiedziałem o inwestycjach, które mają być realizowane i chciałem sobie te informacje z BIP-u na przykład poczytać, jakie decyzje były już wydane środowiskowe, tudzież co jest w trakcie, to nawet mając nazwę decyzji i szukając na stronie Mszczonowa w BIP-ie, nie byłem w stanie odnaleźć dokumentów.